Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To jest program historyczny w mediach narodowych. Zapraszam na tą rozmowę, którą poświęcimy wielkiemu generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Zapraszam. Wielkiemu generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu, powiedziałem całkowicie świadomie, jest to postać, której miara jest niejednokrotnie pomijana w tym publicznym obiegu informacji. Na ten temat będę w dniu dzisiejszym rozmawiał z Arkadiuszem Miksą, publicystą prawicowych portali, a prywatnie pasjonatem właśnie wojskowości II wojny i okresu międzywojennego. Witam serdecznie. Witam Państwa. Już nie pierwszy raz Arkadiusz gości tutaj w studiu. Właśnie, Tadeusz Rozwadowski jest to postać, która jest znana, ale w wąskich kręgach. Co jakiś czas, z reguły w sierpniu, kiedy jest rocznica tak zwanej Bitwy Warszawskiej, powraca ten spór Rozwadowski czy Piłsudski, kto był faktycznym autorem planu tej bitwy. Jest to spór, moim zdaniem, który nieco wyjaławia samą sferę mówienia o generale Rozwadowskim, ponieważ spłyca tą postać. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, jak wiele osiągnięć ma na swoim sumieniu, jeśli można tak powiedzieć, Tadeusz Rozwadowski. I właśnie zależy mi, aby w dniu dzisiejszym na jego temat pomówić, właśnie z naciskiem na te pozostałe osiągnięcia. Może zacznę, bo tutaj będziemy się wymieniać informacjami. Zacznę od tego, że generał Tadeusz Rozwadowski, Jordan, bo się mówi Tadeusz Jordan Rozwadowski, miał pochodzenie i korzenie szlacheckie, chociaż urodził się na Ukrainie, już poza granicami obecnej Polski oczywiście, no to była to ówcześnie jak najbardziej utożsamiane z Polską tereny, to znaczy Kresy. Jest to kolejny dowód, że z Kresów pochodziło wielu Polaków, którzy zasłużyli się dla krajów, naszej historii. No właśnie, zaczynam od tej szlacheckości, ponieważ dla wielu Polaków szlacheckość w swojej historii jest to jakiś taki czynnik specjalnie nobilitujący, co zauważa się chociażby w przypadku mówienia o Józefie Piłsudskim. Świadomie o tym mówię, ponieważ przez lata Józef Piłsudski i generał Rozwadowski no, były w tej takiej walce wizerunkowej te dwie postacie jakoś tam łączone. No dokładnie tak. Też można powiedzieć, że też to przełożenie to też nie zawsze i nie we wszystkich kręgach to szlacheckość musiała być plusem, bo przecież jeśli weźmiemy pod uwagę okres, w którym obaj panowie byli aktywni, to były to takie czasy, w których też na szlachtę i to pochodzenie szlacheckie patrzono też krzywo. Rodziły się wtedy ruchy, ruch ludowy, prawda, ruch robotniczy i ta szlacheckość była kojarzona w niektórych kręgach też pejoratywnie, jako ta grupa, taka bym powiedział, przez którą doszło do upadku państwa polskiego, grupa mocno egoistyczna, nastawiona głównie na swój własny interes. Natomiast, no właśnie, no przykład takich postaci jak generał Rozwadowski czy generał Haller pokazuje, że w tych grupach również byli mimo wszystko ludzie zatroskani o los państwa, tak? O przyszłość, o to, żeby to państwo polskie odbudować, o to, żeby naród polski był narodem świadomym. I byli to ludzie, którzy też, co ciekawe, i właśnie w wypadku Rozwadowskiego też czy Hallera, którzy byli mocno nastawieni jednak na to, żeby uświadamiać te doły to społeczne, ten stan chłopski, ten stan robotniczy, co do świadomości właśnie narodowej. W tej grupie, jeśli chodzi o szlachtę, ta świadomość była i ona była w znacznej większości oczywiście propolska, natomiast no, świadomość narodowości polskiej wśród chłopów w drugiej połowie XIX wieku jeszcze, czy jeśli chodzi o polskich robotników, no była tak naprawdę znikoma, była szczątkowa. Dopiero musiała się, że tak powiem, pojawić i pojawiała się dzięki takim właśnie postaciom. Program o Tadeuszu Rozwadowskim nie bez przyczyny, właśnie dlatego, że maj jest okresem, no jest takim miesiącem Rozwadowskiego, ponieważ szereg rocznic związanych bezpośrednio z jego życiem ma w tym czasie miejsce i nie mówię tutaj tylko o rocznicy zamachu majowego, ale mam na myśli wydarzenia, w których on zwłaszcza się zaznaczył. Począwszy od jego urodzin, które także niedawno mieliśmy rocznicę, bo urodził się, ja sobie tutaj spisałem, 20 maja 1866 roku, zatem no, rocznica
ledwie kilka dni temu. Natomiast maj, dlaczego jest tak ważnym miesiącem w życiu generała Rozwadowskiego? Zaraz do tego dojdziemy, ponieważ w maju miała miejsce operacja Gorlicka, w której on się bardzo zaznaczył. Natomiast zależy mi, żeby jeszcze słowem wstępu powiedzieć kilka takich kluczowych informacji, najważniejszych, których no, wielu ludzi no, po prostu nie jest świadomych. Generał późniejszy Rozwadowski dosyć szybko awansował, to znaczy w 1905 roku był już podpułkownikiem. Co warto zaznaczyć, ja sobie nawet tutaj znalazłem tą informację, przy jego lokowaniu jako oficer, przy jego dyplomie, zaznaczona była informacja, że pierwszy pośród wielu, tak? To takie głośne dosyć było, kiedy mówiło się o generale Rozwadowskim jeszcze w okresie międzywojennym, co wskazywało, że on się wyróżniał zdecydowanie jako oficer. Następnie kluczowa data kolejna w jego życiu to jest 1913 rok, kiedy generał został awansowany na generała majora w armii austro-węgierskiej, bo w armii austro-węgierskiej był oficerem i w tym też stopniu wszedł w pierwszą wojnę światową. I dlatego też o tym maju wspomniałem, ponieważ pierwsza wojna światowa to jest okres, kiedy geniusz generała Rozwadowskiego no, niejako został przekuty na konkretne czyny na polu bitwy. Dowodząc jednostką artylerii w operacji Gorlickiej, przypominam, operacja Gorlicka nazywana jest Verdun z frontu wschodniego, nie wiem czy na wyrost, czy może nie, natomiast bez wątpienia gigantyczna operacja, w której w zasadzie rozwiązano wszystkie te problemy, które na początku I wojny światowej na froncie miały państwa centralne. Gigantyczna ofensywa, nawiasem z dużym udziałem Sekta, który późniejszym był twórcą Wehrmachtu, doktryny. Gigantyczna ofensywa, łącznie znalazłem informację, że 2 miliony ludzi, ofiar się przewinęło po obydwu stronach. A dlaczego tak ważna była ta ofensywa? Ponieważ z początkiem maja Rozwadowski zaznaczył się tam bardzo mocno jako dowódca artylerii 12 Dywizji, zresztą złożonej w dużej mierze z Polaków, i niejako pomógł tej dywizji osiągnąć ogromne postępy terenowe, za co został dostrzeżony, tak mówi legenda, przez samego Wilhelma II, który zlecił odznaczenie go krzyżem chyba żelaznym klasy pierwszej, czyli tak, tej najwyższej, ale z powodu intryg oficerów, którzy po prostu zazdrościli Rozwadowskiemu tego, no nie, do tego nie doszło. Pierwsza wojna światowa pokazała geniusz Rozwadowskiego, bo on właśnie na początku operacji Gorlickiej zastosował tak zwany walec ogniowy, czym zaznaczył się już nie tylko jako dobry teoretyk wojskowy, ale także wynalazca, jak się okazało, bo później przez całe lata, aż do śmierci w zasadzie zajmował się konstruowaniem tych ładunków, jeśli można tak powiedzieć, też pocisków artyleryjskich, bo tam konkretnie chodziło o granato szrapnel. Tak, pierwsza wojna światowa ostatecznie przeszedł do dowodzenia dywizją piechoty, 403 Dywizja Piechoty, także bardzo, bardzo skuteczny był. No ale tutaj muszę przejść do tego końca jego kariery wojskowej, ponieważ i oddam tobie głos, do końca tej jego kariery wojskowej, która się bardzo ładnie rozwijała, ale została zatrzymana, ponieważ został uznany za osobę, która wspiera żywioł Polski, nie do końca jest wierna stuprocentowo względem państw centralnych. I tu jest właśnie moment, żeby się odnieść po raz pierwszy do Józefa Piłsudskiego na poważnie. Ponieważ tenże generał Rozwadowski już parę ładnych lat wcześniej współpracował z organizacją, ze Związkiem Strzeleckim, o czym mało kto pamięta, bo przypomnę, że Piłsudczycy no, dezawuowali, postponowali postać Rozwadowskiego. On współpracował z tym strzelcem i był jedynym, najwyższym oficerem w obozie państw centralnych, a być może jedynym, nawet spotkałem się z takimi opiniami, że jedynym wyższej w ogóle rangi oficerem, który wspierał Związek Strzelecki. I tam nie było, to nie polegało tylko na pomocy czysto teoretycznej, ale nawet spotkałem się z takimi informacjami osób, które badały biografię Rozwadowskiego, że nawet ratował tym żołnierzom strzelca po prostu skórę niejednokrotnie, wykorzystując swoją pozycję w wojsku. I właśnie tu wchodzimy w wątek tej rywalizacji z Józefem Piłsudskim, ponieważ wychodzi na to, że Rozwadowski mimo wszystko miał bardzo silną tożsamość patriotyczną, bardzo zależało mu oczywiście na tym, by Polsce służyć, na miarę możliwości.
I wbrew tym legendom, że on był, może, że powinien być postrzegany jako kolaborant, oficer armii zaborcy, no to wykazał się wieloma chlubnymi czynami, jak mówię, jak chociażby wspierając Związek Strzelecki. No tak, to w ogóle jest takie symptomatyczne, że my dzisiaj w tych kategoriach w ogóle nie możemy tego postrzegać, tej przynależności do armii austriackiej, bo przecież podobna historia była w wypadku Hallera, obaj zresztą służyli w tej armii, czy do wyboru Muśnickiego i to było naturalne, że albo służyli w armii jednego zaborcy, bądź drugiego, no najmniej było akurat Polaków, jeśli chodzi o armię niemiecką, jeśli chodzi o oficerów, ale jeśli chodzi tutaj o armię rosyjską i armię austro-węgierską, to jak najbardziej były to kariery i dość wysoko. Oczywiście byli jak szykanowani i z tego tytułu, że byli Polakami, wiadomo było, że gdzieś ta kariera zawsze tam była pół tonu niżej niż mogłaby być teoretycznie, ale no chociażby sama przynależność, ja to jeszcze też chciałbym podkreślić jedną rzecz, mianowicie to, że on był artylerzystą, no tak. Przecież artyleria, to mówi się, że to królowa wojny tak naprawdę i zwłaszcza do momentu do wybuchu I wojny światowej, no później wtedy oczywiście weszła broń pancerna i weszło, dopiero wchodziło, raczkowało lotnictwo, tak. Do tego momentu była to również elitarna, artylerzyści, w ogóle szkoła oficerska dla artylerii, była to elita. Ten rozwój artylerii coraz większego kalibru powodował, że właśnie coraz ta rola, zwłaszcza podczas I wojny światowej, tak. Była gigantyczna. A samo zastosowanie tej nawały przecież tak naprawdę było wykorzystywane zwłaszcza w II wojnie światowej i to, co on wprowadził, było ewenementem. Bo on zrewolucjonizował w ogóle zastosowanie artylerii. Tak. To na dużą skalę oczywiście, tam dodatkowo jeszcze wchodziły te różne pomniejsze patenty, rozwiązania, które wprowadził, ale jakbyśmy mówiąc dzisiaj tym żargonem unijnym, innowacyjność jego wprowadzania się do artylerii była gigantyczna. Tak? To był ogromny wkład i ogromny postęp i tak naprawdę zastosowanie w ogóle tego rozwiązania, tej nawoły artyleryjskiej powodowało uratowanie setek tysięcy, tak naprawdę możemy mówić realnie, istnień ludzkich, ponieważ no, te straty artylerii, która nie była narażona dzięki temu, że ten ostrzał szedł tuż przed tą piechotą, która atakowała, powodował, że nie ginęło ich tak tyle masowo od tych ostrzałów karabinów maszynowych, jak i artylerii przeciwnika, bo no właśnie ta artyleria dawała cały czas to wsparcie i dzięki temu te straty no, zaczęły po prostu być coraz mniejsze, nie utrzymywały się już na tak wysokim poziomie jak wcześniej, więc no, Rozwadowskiemu tak naprawdę tysiące ludzi życie tak naprawdę tutaj zasługiwali, jakby można powiedzieć, tego zasługi ogromne, ratując po prostu ludziom setkom tysięcy i setki tysięcy istnień ludzkich dzięki temu tak naprawdę przetrwało. Więc to jest ten motyw i mówię, i to, że ta jego służba, no nie było wtedy innej możliwości, gdybyśmy na to popatrzyli, że ci wszyscy Polacy, którzy oficerowie, gdyby mieli oni nie służyć w tych armiach i Polska miałaby zyskać niepodległość i oni nie mieliby tego doświadczenia, miałoby to wszystko dopiero raczkować i ci ludzie mieliby się uczyć dopiero, to ja przypuszczam, że niestety być może albo nawet prawie na pewno nie udałoby nam się wygrać ani w pisiu powstanie wielkopolskie bez doświadczenia i wiedzy Muśnickiego, ani nie udałoby nam się wygrać wojny polsko-bolszewickiej dzięki, gdyby nie było tego wszystkiego, co wypracowali sobie swoim doświadczeniem właśnie na polu walki podczas I wojny światowej w armiach zaborczych. Nie byłoby tego sukcesu. Sikorskiego byśmy nie mieli. Nie mielibyśmy Hallerów jednego i drugiego. Nie mielibyśmy Rozwadowskiego, więc traktowanie tego w ten sposób, że jakby formę zdrady jest dla mnie dzisiaj, wydaje mi się, już zupełną abstrakcją, bo ci wszyscy ludzie dowiedli swoimi zasługami później dla państwa polskiego, że tutaj w żadnym wypadku nie można mówić z ich strony o jakiejkolwiek. Oni byli, zresztą byli świadomi, wychowywali się w rodzinach tak naprawdę patriotycznych, czy to u Hallera, czy u Rozwadowskiego w tych domach, nawet jeśli mężczyźni szli do wojska albo zostawali, czy tak jak u Sapiechy, zostawali kapłanami, a kobiety po prostu angażowały się w działalność społeczną, tak, charytatywną bardzo mocno i to było wszystko pod kątem propolskim, działalność charytatywna, oświatowa, więc tak to wyglądało. Ci ludzie szli nie po to, że dla jakichś apanarzy, bo często to byli ludzie majętni, więc to jakby... No, dodam, że Rozwadowski miał wieś, nawet był w posiadaniu wsi, nazywała się Glina, nawet znalazłem nazwę. Był właścicielem wsi, a mimo to szedł do wojska i tam robił karierę. No właśnie, więc wielu tych ludzi mogło żyć dostatnio, nawet dużo bardziej dostatnio niż w tej armii, zwłaszcza, że w kontekście tego, że wiedzieli o tym, że te ich kariery będą spowalniane i nie dojdą do tych wysokich stanowisk, to, że doszli tak jak Rozwadowski, to tylko był efekt tak naprawdę tego, że wybuchła wojna i tutaj te jego zasługi się pojawiły i tak dalej, ale na przykład Haller już nie miał takiej możliwości awansu,
ta ścieżka awansowo została. Ale że musimy jeszcze jeden inny odcinek tak, zrobić. Tak, ale mówię o tym, że jakby, tak, sygnalizuje po prostu jakby problem, więc postrzeganie tego, że oni, nie wiem, mieliby służyć po to, żeby, nie wiem, dla jakiegoś, dla stanowisk, dla pieniędzy, jest zupełnie absurdalne, wręcz odwrotnie. Dużo więcej, przypuszczam, zarabialiby, gdyby się zajęli, powiedzmy, biznesem i prowadzeniem tych gospodarstw, które mieli, i interesami, niż swoją obecnością w wojsku. Przechodzimy do końca I wojny światowej, ponieważ w tym momencie zaczyna się ta sól, jeśli chodzi zwłaszcza o ten konflikt Rozwadowskiego z Piłsudskim. Jakiś czas temu ukazała się książka Henryka Nicponia, która w taki publicystyczny, ale bardzo przystępny sposób ukazuje tą rywalizację, w zasadzie ten konflikt Józefa Piłsudskiego z generałem Rozwadowskim, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, bo kiedy się tej sprawie bliżej przyjrzeć, no to wygląda to w taki sposób, że Józef Piłsudski po prostu miał na punkcie Rozwadowskiego trochę obsesję. Zaraz mam nadzieję, że będzie szansa, żeby to szerzej zaprezentować. Właśnie, 1918 rok, tenże Rozwadowski, który został przeniesiony w stan spoczynku, tak jak wspomniałem, ponieważ był niepoprawny politycznie dla swoich pryncypałów wojskowych, tenże Rozwadowski zostaje wyznaczony na faktycznego dowódcę i twórcę, kreatora Wojska Polskiego w 1918 roku. Współpracował i popierał Radę Regencyjną. No właśnie, i tutaj zaczynają się problemy, ponieważ tenże Rozwadowski faktycznie stworzył zręby Wojska Polskiego, które, chociaż były robione niejako na szybko, okazały się rozwiązaniami skutecznymi i też trwałymi. No właśnie, kilka słów na ten temat, a ja będę zaraz kontynuował. Znaczy, przede wszystkim przygotował tak naprawdę profesjonalne wojsko, tak, bo tak, wizja Piłsudskiego była zupełnie inna. To też jeszcze dotyczyło tak naprawdę cały czas procentowało to podejście jeszcze sprzed właściwie I wojny światowej i zupełnie inne podejście. No, Rozwadowski, koncepcje Rozwadowskiego były postawione na armię zawodową profesjonalną, natomiast no, Piłsudski specjalizował się w małych, wąskich grupach bojowników, terrorystów, można powiedzieć. Z dzisiejszego punktu widzenia trzeba sobie powiedzieć wprost, że grup terrorystycznych tak naprawdę, jakichś oddziałów parapartyzanckich, a nie profesjonalnej armii. To była zasadnicza różnica w ogóle w podejściu do tego, jak ma wyglądać przyszła armia. Czy to ma być armia profesjonalistów, czy, bym powiedział, zbieranie na ludzi oddanych swojemu wodzowi, w tym wypadku Józefowi Piłsudskiemu. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ponieważ ja do tego właśnie chciałem nawiązać. Otóż za oficjalną przyczynę, bo Rozwadowski długo tym szefem sztabu nie był. Józef Piłsudski, kiedy dostał te możliwości wpływania dużo większego na rzeczywistość, w bardzo szybkim czasie był ten konflikt. Józef Piłsudski, jak tylko mógł, chciał się tego Rozwadowskiego pozbyć. Ostatecznie on odszedł ze sztabu. Oficjalnie, tak jest, to jest oficjalna wersja historyków, oficjalna, podkreślam, był między innymi konflikt w konstrukcji tej armii. To znaczy Rozwadowski domagał się, przypomnę, że była tu groźba wojny o ziemie zachodnie, tak? Plebiscyty. Być może groźba wojny w Galicji już wtedy, prawda, wrzała. Tak. Rozwadowski domagał się armii poborowej z przymusu. Bo to była, jego zdaniem, jako wojskowego z wieloletnim doświadczeniem, najlepsza forma doraźnego wzmocnienia sił i potencjału polskiego. Natomiast Józef Piłsudski niejako na opak domagał się, to jest oficjalna wersja, domagał się, żeby armię robić ochotniczą. Ja powiem Państwu szczerze, że to jest o tyle zastanawiające, że ja bym nawet był w stanie zrozumieć tą narrację. Natomiast jest ona o tyle dziwna, że wtedy nie za bardzo, po pierwsze, był czas na to, żeby się bawić w takie rzeczy. Racjonalne dużo bardziej z punktu widzenia, chociażby teraz możemy to oceniać, było to rozwiązanie Rozwadowskiego. Natomiast Józef Piłsudski, który starał się kreować siebie na osobę, która właśnie jest zwolennikiem armii ochotniczej, to tenże sam Józef Piłsudski, to był, proszę Państwa, koniec roku 18, tenże Józef Piłsudski w roku 1920, który tak bardzo popierał i był zwolennikiem, orędownikiem oddziałów ochotniczych, Józef Piłsudski w 20 roku rozwiązywał oddziały ochotnicze, kiedy z drugiej strony mu to było nie na rękę, prawda? Rozwiązał małopolskie oddziały armii ochotniczej, które zaznaczyły się w walkach na terenie Galicji, na froncie tym na Ukrainie. I to, proszę Państwa, zadaje kłam, moim zdaniem, tej teorii, że Józef Piłsudski był zwolennikiem oddziałów ochotniczych. Moim zdaniem on był zwolennikiem tych oddziałów, które jest w stanie najłatwiej kontrolować. I to jest rdzeń tego sporu. To znaczy Józef Piłsudski rywalizował z Rozwadowskim właśnie o to, żeby być tym guru, tak, i bohaterem Armii Polskiej, a tych, którzy mu zagrażali, takich jak właśnie Haller, Muśnicki, zresztą nie jeden Haller, bo też wspomniałeś o Stanisławie Hallerze, to też bardzo ważna postać, pomijana często, Rozwadowski, no to ci ludzie po prostu zagrażali Piłsudskiemu wizerunkowo. No dokładnie tak, to zupełnie są dwa światy, jeśli chodzi o to podejście do tego tematu i też właśnie to, że
Rozwadowskiego nie interesowała przynależność polityczna żołnierza, tak? Ani oficera. To była kwestia jego prywatna, tak? Natomiast Piłsudski próbował robić sito, tak? To znaczy przyjmujemy tych i dajemy na wysokie stanowiska miernych, biernych, ale wiernych, tak? To znaczy ludzi oddanych, niekoniecznie posiadających wiedzę, doświadczenie, umiejętności, ale oddanych po prostu sprawie, oddanych Piłsudskiemu, takich, którzy, bo ktoś się mówi, skoczą za Piłsudskim w dym, nieważne co powie, nieważne, czy te polecenia, które wyda, będą moralne, czy będą słuszne, byle tylko po prostu były zgodne z linią, taki po prostu bym powiedział, no, zamordyzm i trzymanie tych ludzi po prostu krótko, bez możliwości właściwie jakby pokazania się tym ludziom z tego, co w nich siedzi, z ich potencjału, tylko po prostu krótko i tak dalej. To przypominało bardziej armię właśnie carską, czy armię pruską, a nie nowoczesną, powiedzmy, armię z ducha demokratyczną, można powiedzieć, tak, którą chciałaby odradzające się państwo polskie budować, tak. To, co zwłaszcza imponuje mi w przypadku Rozwadowskiego, to jest właśnie ten jego legitymizm, że on był zwolennikiem naprawdę apolitycznej armii, bo Józef Piłsudski tylko deklaratywnie mówi, że on jest przeciwnikiem upolityczniania armii. Faktycznie to Józef Piłsudski skrajnie upolitycznił. Natomiast Rozwadowski faktycznie był legitymistą i pokazał to zarówno w czasie wojny z bolszewikami, kiedy w sposób taki wiernopoddańczy zwracał się do Józefa Piłsudskiego, chociaż może nie był do końca świadom, co go czeka, tak? Natomiast szanował swojego przełożonego. Tak. No i w 1926 roku, kiedy też, szanując swoich przełożonych, stanął przeciwko puczystom. Przejdę do walk na Ukrainie, ponieważ jest to element w karierze Rozwadowskiego, którego nie można pomijać. Raz jeszcze przypominam, Rozwadowski to nie tylko Bitwa Warszawska, proszę Państwa. Walki z tymi ukraińskimi oddziałami galicyjskimi, Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, momentami trzykrotna przewaga, tak? Koniec listopada, desperackie próby, wołanie Lwowa o pomoc, tak? Rozwadowski także mocno się tam zaznaczył, jako dowodzący tej właśnie tej grupy Wschód, tak? Czy też Armii Wschód. No właśnie, tutaj też jest ten konflikt z Piłsudskim, ponieważ wiele wskazuje na to, że Józef Piłsudski nie palił się z tą pomocą dla Lwowa i jest to kolejny temat, na który historycy nie za bardzo lubią mówić. Tak, co ciekawe też, takie są ciekawe, przeglądałem takie raporty, które spływały systematycznie do Paderewskiego już jako polskiego premiera i z tego też właśnie okresu, że wzmianki o tej sytuacji i tam Piłsudski się żali do Paderewskiego, żeby powstrzymał za wszelką cenę Hallera i Rozwadowskiego właśnie, no bo nie dość, że Rozwadowski, można powiedzieć, niejako trochę na własną rękę postanowił bronić tego Lwowa, tak. No to jeszcze Haller właściwie, mimo tego, że Błękitna Armia było powiedziane, że nie będzie wykorzystywana na tym froncie wschodnim, to mimo wszystko postanowił pójść z odsieczą, część oddziałów podległych Hallerowi i po prostu ten żal, ta rozpacz, że dlaczego oni tam po prostu interweniują i w ogóle za wszelką cenę torpedowanie jakiejkolwiek właśnie tej pomocy, to się przebija z tych raportów, to nie jest tak, że to jest wymyślone przez, nie wiem, jedną opcję polityczną, która chce zaszkodzić propaganda endecka. Tak, propaganda endecka, absolutnie. Właśnie to są raporty, które tajne raporty, które spływały o stanie państwa do Paderewskiego po prostu, które na jego biurko spływały, które mówiły, jak wyglądała ta rzeczywistość i po prostu próba za wszelką cenę po prostu, żeby tylko ta pomoc nie spłynęła. I właśnie i ta druga strona medalu, czyli Rozwadowski i Haller, którzy widzą tą rzeczywistość zupełnie inaczej i kolejny powiedzmy zgrzyt, tak? Kolejny zgrzyt w postrzeganiu rzeczywistości. Myślę, że tutaj jest to o tyle istotne, że Rozwadowski być może wbrew woli Piłsudskiemu, on starał się to być może sabotować właśnie, żeby Rozwadowski nie stał się tym bohaterem, skłaniając go do opuszczenia Lwowa. Przypominam, oficjalnie, to jest oficjalne w książkach dotyczących odsieczy Lwowa, znajdziecie Państwo informację, że Piłsudski początkowo wręcz zachęcał Rozwadowskiego, żeby ten Lwów opuścić, a Rozwadowski jasno się wypowiedział w tej kwestii, że nie zamierza opuszczać Lwowa, prędzej umrze, no coś w tym rodzaju, nie pamiętam do końca tego cytatu, natomiast jasno się zdeklarował, że nie zamierza Lwowa opuszczać. Skutkowało to taką akcją społeczną, niebywałym wzrostem popularności już nie tylko Rozwadowskiego, ale także taką, bym powiedział, niezwykle emocjonalną reakcją w innych województwach, tak? Tej solidaryzacji się właśnie z Lwowem. No i to być może dla Piłsudskiego był niezwykle też czynnik, którego on się obawiał, bo ostatecznie w marcu ta odsiecz doszła do skutku. No właśnie, Piłsudski wysłał tą odsiecz, generał Iwaszkiewicz wkroczył do Lwowa, oswobodzono Lwów i taka ciekawostka. Kiedy generał Rozwadowski spotkał się z generałem Iwaszkiewiczem jako ten obrońca Lwowa, z tym, który ten Lwów zdobył jako dowódca wojskowy, to pierwszą informację, jaką Iwaszkiewicz zakomunikował oficjalnie, to było pozbawienie go dowództwa właśnie tych wojsk. Zatem tak się odwdzięczono Rozwadowskiemu właśnie, że został w tym Lwowie. Został momentalnie odsunięty od dowodzenia i wysłany do Francji.
No, typowa zagrywka Piłsudskiego, przecież podobnie zrobił z Armią tą błękitną rozwiązaniem jej po Cudzie nad Wisłą, tak? Podobna analogiczna sytuacja. Każde struktury i każdy dowódca, który mógł stanowić dla niego zagrożenie, po prostu musiał być zepchnięty w kąt, tak żeby nie było po prostu dla niego miejsca. No i tak też się stało właśnie, jeśli chodzi o tutaj Lwów i Rozwadowskiego. Interesujące jest też to, że Rozwadowski, takie informacje znalazłem, chciał kontynuować ofensywę, bo wtedy Polacy odnosili spore sukcesy nad ukraińską armią, chciał kontynuować tą ofensywę, no i Józef Piłsudski to wstrzymał, bo pozbawił go tego dowództwa, wstrzymał to. Jest to o tyle interesujące, że być może wpisywało się to właśnie w tą koncepcję Józefa Piłsudskiego, by nie walczyć na Ukrainie, by zostawić ten teren, aby Ukraińcy tam sami sobie tworzyli państwo. Tak, tak. I dlatego Józef Piłsudski nie chciał tej ofensywy na Ukrainie dalej Piłsudski prowadzić. Chciał za wszelką cenę powstania tego państwa ukraińskiego, które miało być właśnie połączone z Polską, być tą przeciwwagą dla tego wszystkiego, co się działo na wschodzie. Natomiast to zaangażowanie strony polskiej biorą się też z tego, z postawy po prostu Ukraińców. W raportach, które spływały do Podrawskiego, były wzmianki o tym, że polscy żołnierze byli zakopywani żywcem. Przecież ostrzeliwane były budynki cywilne we Lwowie, jak i również kościoły. Przecież właśnie siedziba biskupa Teodorowicza również została przecież ostrzelana. Na szczęście go akurat wtedy nie było, bo był w Warszawie, ale centralnie ten został trafiony właśnie w budynek kurii biskupiej został trafiony, więc tylko całe szczęście, że akurat, że był wtedy w Warszawie. I tak to wyglądało, więc stąd się brała ta niechęć do Ukraińców i stąd te ochotnicze oddziały, które nawet z centralnej Polski, z okolic tutaj Łodzi, ale nie tylko, i nawet z Wielkopolski szły na odsiecz do Lwowa. Kontynuujemy to porównanie z Józefem Piłsudskim. No, myślę, że w tym programie skupimy się na takich treściwych konkretach, a nie będziemy tych mówić pięknych historii, które gdzieś tam oficjalnie krążą. Ciekawostka kolejna. Rozwadowski po tej odsieczy Lwowa stworzył fundację Rozwadowskiego, taką informację znalazłem, i przeznaczył na to naprawdę dużą kwotę, bo 60 tysięcy koron, to było wtedy całkiem spore pieniądze, przeznaczył właśnie na pomoc tym ofiarom tej dramatycznej zimy pełnej ofiar właśnie we Lwowie. Nie słyszałem, żeby Józef Piłsudski stworzył jakąś swoją fundację. No zdecydowanie, tutaj tak, to też zupełnie inne podejście i zupełnie inna mentalność, czyli nastawienie się zupełnie... Ale być może stworzył. No, tutaj... ja też powiem, może w komentarzach ktoś jeśli poda. To forma tutaj jest pytania tak, twojego, tak. No, to ja też nie słyszałem o takiej inicjatywie z jego strony. Przechodzimy zatem kolejny etap. To taki szybki przegląd, proszę Państwa, z życia interesujących, wartościowych faktów generała Tadeusza Rozwadowskiego. Ponieważ został wygnany, można tak brzydko powiedzieć, ale no, on się czuł na wygnaniu, bo bardzo nie podobało mu się to, że jest wysłany do Francji, chociaż znał kilka języków, między innymi oczywiście francuski. 5 języków, tak się podaje, że Rozwadowski mówi w 5 językach. Nie podobało mu się, że został wysłany do Francji, ale mimo wszystko w tej Francji wypełniał swoją misję najlepiej, jak tylko mógł, no, ponieważ był legitymistą. No, wszystko na to wskazuje, wykonywał te wszystkie polecenia najlepiej jak mógł. I tu jest bardzo ważny punkt, ponieważ w tym okresie, kiedy Rozwadowski, to jest 1919-20, kiedy był we Francji, był szefem misji wojskowej we Francji, na tej banicji, jednocześnie prowadził rozmowy z Rumunami, tak? I Rozwadowski dał podwaliny pod konwencję wojskową polsko-rumuńską, co jest o tyle istotne, że w zasadzie to wszystko, co później było eksploatowane, no to było zbudowane na działaniach początkowych Rozwadowskiego, zatem i armia, tworzenie sztabu, tak? Tworzenie zalążków organizacyjnych Wojska Polskiego, to Rozwadowski, tak? Tworzenie zalążków tego sojuszu z Rumunią, także Rozwadowski. No i tutaj przechodzimy do takiego bardzo też niepoprawnego tematu, mianowicie Legion Amerykański. Otóż Tadeusz Rozwadowski był zwolennikiem stworzenia w Polsce Legionu Amerykańskiego. Szkoda, że obecni wyznawcy Piłsudskiego tego nie dostrzegają, tak? Nie dostrzegają w przypadku Rozwadowskiemu, bo bardzo często zwolennicy Piłsudskiego obecnie są też zwolennikami stacjonowania obcych wojsk na terenie Polski, tak? To szkoda, że tego nie dostrzegają i nie chwalą to Rozwadowskiego, a nie krytykują Piłsudskiego. Nie wiem, no to już nie mi to oceniać. Taką specyfikę. Natomiast Rozwadowski był orędownikiem Legionu Amerykańskiego. Piłsudski się na to, proszę Państwa, to nie jest żart ani pomówienie, Piłsudski był przeciwko. Jak tylko mógł, sabotował tą inicjatywę Rozwadowskiego, żeby do Polski sprowadzić żołnierzy amerykańskich. Co się stało? Rozwadowski zaznajomił się dobrze z generałem Pershingiem, dowódcą wojsk polskich, wojsk amerykańskich na kontynencie, i z tego też powodu doszło do uzgodnienia szczegółów powstania tego Legionu. Docelowo Rozwadowski chciał, żeby na teren Polski dostały się także na przykład oddziały pancerne. To jest bardzo ciekawe. Ostatecznie Piłsudski nie zgodził się na to i niejako ponad głową Piłsudskiego udało się przeforsować
i zorganizować tą tak zwaną kościuszkowską eskadrę. To chyba siódma eskadra była właśnie pilotów amerykańskich, którzy wsławili się w czasie wojny z bolszewikami. Otóż Józef Piłsudski był przeciwko powstaniu tej jednostki. No tak, tak jak powiedzieliśmy, cały czas chciał mieć wszystko pod kontrolą, ale tutaj też to, co powiedziałeś a propos właśnie Rumunii, no to właśnie warto podkreślić, że nie tylko wybitny dowódca, nie tylko konstruktor, ale również dyplomata, tak, że te takie inklinacje dyplomatyczne również posiadał w sobie, czyli można powiedzieć, był to człowiek, który mógł się równie dobrze spełniać nie tylko na tym, jako żołnierz na polu walki, ale również jeśli chodzi o dyplomację wojskową na salonach, również się sprawdzał. No tutaj Piłsudski to był postrzegany na salonach, nie okłamujmy się, jak warchoł. Zresztą szereg dowodów na to jest w postaci właśnie relacji, że unikano tych rozmów. No, trzeba tutaj powiedzieć, że chociaż nawet rządzi krajem Neosanacja, to w tej telewizji publicznej ten ostatni serial, który był, no to dobitnie to pokazał, bo tam zostało pokazane właśnie nawet chociażby opcja, czyli Dmowski jako dżentelmen, a Piłsudski jako taki po prostu, tak bym powiedział, człowiek gdzieś głęboko z Azji jednak. Idziemy dalej. Zagęszcza się atmosfera, zbliżamy się do Bitwy Warszawskiej. 22 lipca, taka data charakterystyczna w Polsce, zwłaszcza w czasie PRL, 22 lipca Tadeusz Ozwadowski zwraca z Francji, przyjeżdża do Polski. Sytuacja jest dramatyczna. Armia jest w popłochu, w odwrocie z Białorusi, także z Ukrainy, chociaż mniej, ale przede wszystkim z Białorusi. Dramatyczna sytuacja. Rozwadowski w bardzo krótkim czasie, ten chaos, który, no właśnie, kolejna sprawa, o której nie można mówić, tak? No bo Józef Piłsudski był wtedy, tak? Józef Piłsudski zawiedywał wtedy wojskiem. Tak. Rozwadowski przyjeżdża niejako po raz kolejny, tak samo jak w przypadku Lwowa, tak samo tutaj, niejako niczym straż pożarna wezwany, w bardzo krótkim czasie reorganizuje armię, organizuje właśnie, przygotowuje plany, tak? Przygotowuje plany najpierw zatrzymania, a następnie tego zwrotu zaczepnego. I to jest chyba ten kluczowy punkt, który w historii, moim zdaniem, tutaj jest zdecydowanie najważniejszy, jeśli chodzi o nienawiść Piłsudskiego do Rozwadowskiego. To znaczy Rozwadowski widzi Piłsudskiego w chwili słabości i jednocześnie szanuje go jako swojego przełożonego, ale Piłsudski jest świadom, bo głupi nie był, jest świadom, że Rozwadowski widział go właśnie w tej chwili słabości. I być może stąd ma przyczynek ten zapis Rozwadowskiego, w którym on przytacza taką rozmowę z Piłsudskim, gdzie Piłsudski w taki bardzo ostentacyjny sposób dał mu do zrozumienia, że to nie Rozwadowski tę bitwę warszawską wygrał. Zaraz przejdziemy do samej bitwy, ale słów kilka na temat tych chwil słabości Józefa Piłsudskiego przed bitwą. No, to znaczy on właściwie popadł w taki, jak to się mówi, jak to nawet mówią obserwatorzy, którzy go widzieli, taki marazm, odrętwienie, że właściwie nie był w stanie podejmować żadnych racjonalnych decyzji, że właściwie w jego świadomości ta wojna była przegrana, a tutaj jakby smaczku pikanterii dodaje całej tej sytuacji fakt, że właściwie to on ją rozpętał tak naprawdę, bo dzisiaj się coraz częściej o tym mówi, że bolszewicy wcale nie mieli takiego potencjału, że chcieli iść na zachód Europy, bo nie mieli takiego potencjału, raczej zainteresowało ich w pierwszej kolejności utrzymanie tego status quo, czyli jak najwięcej na ten, ale nie też bez przesady, przecież oni byli wykrwawieni toczącymi się dalej walkami z armiami białych. Więc tego piwa naważył, że tak powiem, tą awanturniczą wyprawę zorganizował sam Piłsudski, a teraz w momencie, kiedy trzeba było wypić to piwo, którego się naważyło, no to właściwie nie dość, że był odrętwiały, no to jeszcze właśnie później w tym kontekście tego, co się wydarzyło później i roli Rozwadowskiego, no postąpił w sposób taki, w jaki postąpił, tak, względem Rozwadowskiego, tak, że nie dość, że zepchnął właściwie odpowiedzialność na kogoś innego za to wszystko, co zrobił, no to później jeszcze w taki sposób właśnie odepchnął i jakby ten, próbował przejąć ten cały nim, tą glorię, chwałę na swoje konto, czy on poza tym nie chciał, on sam w to głęboko wierzył, że trochę bym powiedział, że jest takim trochę półbogiem. To też, co ciekawe, trafiłem na taki dokument rozmowy zaraz po przewrocie majowym. Piłsudski, jemu strasznie zależało na rozmowach z ambasadorem radzieckim, Wojkowem. I w tych rozmowach, jak brał udział, to za wszelką cenę starał się przekonać Wojkowa o tym, że Polska nie ma zamiarów napaści na Związek Radziecki i cały czas mówił to Wojkowa tak, w ten sposób. Ja przecież teraz mógłbym, gdybym rozpoczął wojnę z wami, to przecież mógłbym tą wojnę przegrać, a przecież ja w Polsce jestem kojarzony jako ten człowiek, który wygrał i zwyciężył właśnie z wojnę polsko-bolszewicką, a ja mam przecież dzieci i chciałbym, żeby moje dzieci wspominały mnie jako zwycięzcę, jako tego, który wygrał tą bitwę. I co ciekawe jeszcze, to taki dodatkowy wątek,
propos tego, całej postawy w ogóle Piłsudskiego i tego, że ta sytuacja, historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, to jest to, że Wojkow tego wszystkiego słuchał, tych tutaj hymnów pochwalnych Piłsudskiego na swoją własną cześć, to pokazuje, jakim był po prostu zadufanym bucem i... No to megalomanie Piłsudskiego to jest naprawdę dokładnie. Chorobliwe rozmiary. A dodatkowo jeszcze Wojkow mu powiedział coś takiego. No my bardzo sobie cenimy i doceniamy tutaj, że dzięki panu no, bolszewicy wygrali, także temu, co pan, dzięki temu, co pan zrobił z Denikinem i z Białą Armią, umożliwił nam pan zwycięstwo, więc my tak naprawdę to oczywiście toczyliśmy ze sobą wojnę, ale my naprawdę tutaj jakby pana bardzo szanujemy, tak? I Piłsudski w ogóle nie skomentował tego, że on się nie poczuwa do tego, że tak rzeczywiście było, czyli też jakby no, ten jego wkład faktycznie w to utrwalenie tak naprawdę bolszewizmu w Rosji. Tak, często się to też jest to bardzo niepoprawne, też i na inną rozmowę, tak? Na inną rozmowę, bo zostańmy jeszcze mimo wszystko przy Rozwadowskim. Zmierzając do tej narady i do rozkazu 10 tysięcy, dwie rzeczy jeszcze warto wspomnieć. Mianowicie Rozwadowski niedługo po przyjściu na powrocie do Polski zoptymalizował dostawy uzbrojenia do Polski, co jest niezwykle, niezwykle ważne, ponieważ usprawnił te dostawy. I druga rzecz, mianowicie konferencja w SPA. To jest o tyle ciekawe, że przez lata Piłsudczycy mieli taki wachlarz tych elementów, które krytykowali w taki piękny sposób, tak, wykazując jednocześnie swoje własne bohaterstwo na tle tych dramatycznych zdarzeń. Poza na przykład krytyką Locarno znalazła się tam krytyka traktatów SPA. Otóż, no, że SPA to oczywiście Grabski podpisał, to prawica. Podobno zależy się zresztą w przypadku traktatu Ryskiego, to też na inną rozmowę. Otóż, proszę Państwa, Józef Piłsudski, kiedy Grabski wyjeżdżał do SPA, wcale go nie zatrzymywał. Mało tego, nawet nie wspomniał, że jest przeciwko podpisaniu czegokolwiek, tak? Więc Józef Piłsudski nie był przeciwko podpisywaniu traktatów SPA. Natomiast Rozwadowski, i o tym trzeba wspomnieć, był jedynym człowiekiem z polskiej delegacji, bo on był w tej delegacji, był członkiem tej delegacji, który zaprotestował przeciwko podpisaniu tego traktatu. Już tutaj abstrahując od tego, czy podpisanie było dobre, czy złe, tak? No bo Polska była w dramatycznej sytuacji, no właśnie, za sprawą czyją, tak? W dramatycznej sytuacji no, postawiona. Przed chwilą, tak? Mało tego, agresja mocarstw w SPA była w dużej mierze spowodowana też zachowaniem Piłsudskiego, który uknął w swoim umyśle przed Zachodem intrygę wspierania Ukraińców, tak? I Grabski, który tam jechał, nawet się nie spodziewał, że z taką agresją się tam spotka. To też jest efekt działalności Piłsudskiego. Ale już pominę to, tak? Czy to była mądra decyzja, podpisanie, czy też nie podpisanie. Natomiast fakt jest taki, że Rozwadowski zachował się w sposób taki, że zaprotestował przeciwko tym zapisom skandalicznym. Więc to jest jeszcze bardziej cios w tą czarną legendę o Rozwadowskim ze strony obozu Józefa Piłsudskiego. No tak, no to mówię. Cały czas mamy ten ciąg zdarzeń i tego, że ta konfrontacja, jakby pola jakby niechęci Piłsudskiego do Rozwadowskiego się tylko pogłębiały, bo coraz więcej było takich zadr, jak to się mówi, takich belek w oku, które powodowały, że ta niechęć rosła i było wiadomo, że jakby jeśli tylko się zdarzy okazja przy metodach działania Piłsudskiego, no to się to spotka z zemstą tak naprawdę, tak? Pędzimy z kolejnymi faktami, bo tego jest naprawdę sporo, proszę Państwa. Zatem ten moment oczywiście najważniejszy, czyli Bitwa Warszawska. Decyzja o rozkazie. Jest to dyskusja historyków. Moim zdaniem jest to spór jałowy, ponieważ może być spór dotyczy interpretacji, natomiast nie może dotyczyć faktów. Tak? I fakty są jednoznaczne, że to po naradzie właśnie tak się podaje, 5 i 6 sierpnia, ja sobie to nawet wypisałem, bardzo dokładnie to zweryfikowałem, proszę Państwa, żeby nie było, że tutaj rozpowszechniam jakieś endeckie czy też komunistyczne ruskie plotki, tak? Bo to takie zarzuty też się mogą pojawiać. Właśnie Rozwadowski tutaj brał udział w naradzie, w której pojawiły się różne koncepcje, mianowicie koncepcja bardziej zachowawcza, no to o tym dużo osób wie, i ta bardziej mniej zachowawcza, taka bardziej odważna. Otóż Weygand poparto bardziej zachowawczo, tak? Bardziej taką mniej manewrową. Natomiast Rozwadowski zdecydował się na nieco bardziej ambitny wariant, który ostatecznie poparł Józef Piłsudski, tak? To nie jest tak, że Józef Piłsudski sam go wymyślił i potem jeszcze wybrał jakiś bardziej aktywny, nie. Tutaj to był pomysł też, który był konsultowany przez Piłsudskiego z Rozwadowskim. Ostatecznie stanęło na tym wariancie kontrnatarcia z okolic Garwolina, bo taka była pierwotna propozycja. Mhm. Natomiast co się stało? Józef Piłsudski zmodyfikował ten pomysł
który ostatecznie został zmaterializowany w tym pierwszym rozkazie, to sobie nawet wynotowałem, 8358 łamany przez 3, to jest ten pierwotny rozkaz. Józef Piłsudski przesunął ten grot natarcia na południe, bo pierwotnie Rozwadowski, i to jest właśnie ten wątek, który jest rzadko poruszany przez historyków, Rozwadowski postulował dosyć szybkie kontrnatarcie, mniejszymi siłami, ale które można zorganizować w krótszym czasie, z wykorzystaniem wojsk na północy, czyli 5. Armia generała Sikorskiego. Natomiast Józef Piłsudski zmodyfikował ten plan Rozwadowskiego i przesunął ten rejony wyjściowe, można powiedzieć, do natarcia tak dalece, że pod Puławy swoją kwaterę przeniósł. Czyli mamy okolice Garwolina i mamy okolice Puław, mniej więcej, tak można to powiedzieć. Zatem, ale wzmocnił oddziały, tak? I po powszechnym mniemaniu twierdzi się, że ta wersja Piłsudskiego była bardziej taka ambitna, agresywna. Według mnie nie do końca tak było, ponieważ Rozwadowskiego wersja właśnie zakładała bardziej agresywne działanie, mniejszymi siłami, ale w krótszym czasie i z większego zaskoczenia. Natomiast wersja Piłsudskiego to była taka wersja, tak jakby opóźnić o kilka dni, ale zaatakować większymi siłami i z dalszego rejonu, prawda? I faktycznie, ostatecznie tak został sformułowany przez Rozwadowskiego ten rozkaz 10 tysięcy, który też pokazuje, że Rozwadowski był legitymistą, nie spierał się tu z Piłsudskim. Piłsudski zdecydował, żeby przenieść ten miejsce natarcia na południe. Uznawał po prostu hierarchię, tak? Uznawał, jak żołnierz, tak? Tak, uznawał hierarchię i jednocześnie tutaj taką ciekawą informację znalazłem, bo moim zdaniem Józef Piłsudski kilka razy w czasie tej wojny niemalże doprowadził do w ogóle zniszczenia frontu, tak? A między innymi raz na Ukrainie, kiedy kazał Śmigłemu Rydzowi, przepraszam, tutaj biografowie mi zawsze uwagę zwracają, Śmigłemu Rydzowi kazał przyjąć takie, a nie inne, w takie, a nie inne rejony się udawać. Rydz Śmigły tego nie wykonał. W ten sposób uratował trzecią armię. Podobne zjawisko miało miejsce właśnie w przypadku piątej armii, ponieważ Rozwadowski niejako, nie informując do końca Piłsudskiego, wzmocnił. Piłsudski się z tym nie zgadzał. Wzmocnił oddziały piątej armii. Jak się później okazało, właśnie to, gdyby nie to, to piąta armia w ogóle by nie została wykorzystana w taki sposób podczas kontruderzenia, w jaki była zaplanowana, ponieważ jak się okazało, Tuchaczewski powtarzał manewr, ten słynny Paskiewicz, idąc z dużymi siłami, na północy, i po latach sam zresztą przyznał, że piąta armia była kluczowym zwornikiem tego, że oni przegrali pod Warszawą. No zatem, tak, bo oni związali potężne siły, tak? Tak. Zatem to jest taki mój komentarz, mniej więcej jak to wyglądało, bo od wielu lat ta debata się toczy, natomiast brakuje tam jasno wymienionych konkretów. No właśnie te konkrety Państwu teraz podałem. No właśnie, bo to też... To, co do czego dojdziemy za chwilę w tym wątku, to też, bo się mówi o tym, że tak, no dobrze, może i te plany przygotował Rozwadowski, ale przecież dowodził Piłsudski, więc w gruncie rzeczy to wygrał Piłsudski. No ale tak, właśnie o to chodzi, że on nie dość, że tych planów nie opracował, to jeszcze w momencie ich realizacji tak naprawdę go tam nie było w ogóle, więc to jest ewenement, tak? Bardzo, to jest kolejna kwestia, tak? Plus jeszcze to, że wielu komentatorów mówi, że Piłsudski tak naprawdę... No brał w tym wszystkim udział, ale tak naprawdę on już nie wierzył w zwycięstwo i możliwość w ogóle wygrania tej wojny, tak? Jakby czekał tylko na rozwój wypadków i na to, co się wydarzy dalej, ale jakby był w głębi duszy pogodzony w ogóle z sytuacją i właściwie bez alternatywy, bez pomysłu na to, co dalej w tej sytuacji, co dalej w ogóle robić, jak się zachować, czy szukać gdzieś wsparcia w ogóle z zewnątrz jeszcze dodatkowego, czy co ma się w ogóle stać w ogóle z Polską, z państwem polskim? No ja znalazłem osoby, które podpisywały wtedy rozkazy po tych naradach na początku sierpnia, no i znalazłem informację, że podpisywał się tam Rozwadowski lub Rozwadowski z Sosnkowskim. No właśnie. Zatem Józef Piłsudski po 6 sierpnia tych rozkazów już nie podpisywał. Tak wynika z informacji, które znalazłem. No dokładnie, a tutaj tak jak mówię, to ogromna rola właśnie, jeśli idzie o tą piątą armię Sikorskiego, też również właśnie i wspomnianego Hallera, którzy wzięli ten ciężar właśnie jakby na siebie, dzięki temu pojawiła się ta możliwość później właśnie kontrofensywy, dzięki temu, że oni związali potężne siły, tak? Tak, bardzo często się pomija ten element, że w przypadku Bitwy Warszawskiej była to bitwa obronna, ale bitwa, która miała się przerodzić w manewr, zatem nie była to tylko obrona Radzymin, Osów, tak jak się tutaj podkreśla, oczywiście z szacunkiem, wiadomo, natomiast niezwykle ważną rolę odegrała w tej bitwie, w tej całej kombinacji operacyjnej, odegrała 5. Armia generała Sikorskiego na północy, no i też
co ja podkreślam, chociażby w rozmowach moich z profesorem Wyszczelskim, do których też zachęcam Państwa obejrzenia, obrona Lwowa, tak, która związała duże siły sowieckie, Jakira Budionnego, nie można tego przeceniać. Dzięki tym dwóm punktom na północy i na południu, no to wszystko się udało. No i oczywiście osobista postawa, bo tak. Chociażby Halera, który na pierwszej linii po prostu tych żołnierzy nawet był taki moment krytyczny, kiedy podobno wydał polecenie, że ani kroku wstecz, że ci, którzy będą próbowali, bo sytuacja była naprawdę napięta, że będą strzelać do tych, którzy będą próbowali uciekać. Więc dawał przykład i też początki, w ogóle co ciekawe, to taka ciekawostka dla fanów, bym powiedział, wojskowości, że mówi się również, że ta piąta armia to by dała również początki w ogóle historii polskich wojsk zmechanizowanych, ponieważ dokonano szybkiego przerzutu samochodami, było ich niewiele, ale dokonano szybkiego przerzutu wojska samochodami i mówi się o tym dzięki temu również o początkach w ogóle polskich wojsk zmechanizowanych właśnie o tej piątej armii i temu, że przerzucono część żołnierzy szybko i sprawnie właśnie na te najbardziej takie zapalne odcinki, gdzie już było przeciążenie takie, że ledwo ten front się trzymał, a sytuacja była naprawdę poważna, bo weźmy pod uwagę, że Płock już był w rękach bolszewickich, tak? Że bolszewicy byli już w Płocku. Dwie ważne bitwy, obrona Płocka i Nasielsk, też są dwa ważne punkty. Zatem tym, myślę, wątkiem kończymy wojnę polsko-bolszewicką, wojnę polsko-rosyjską, jak profesor Wyszczelski zawsze mi upomina, i przechodzimy do okresu powojennego. 21 rok to był okres, kiedy no, polska armia miała ten, można powiedzieć, mogła złapać oddech. Józef Piłsudski oczywiście miał duży wpływ na armię, natomiast Rozwadowski w dalszym ciągu pozostał tam osobą bardzo znaczącą i został inspektorem jazdy. Ogromna rola w utworzeniu w zasadzie szkoły kawalerii, to w Grudziądzu. No i zaczął tworzyć podwaliny pod polskie wojska szybkie, co tutaj jest zwłaszcza tym najważniejszym elementem, jeśli chodzi o doktrynalne zapatrywania generała Rozwadowskiego. No tak. Znaczy dostrzegano już wtedy potencjał, że jakby bym powiedział, że kolejna wojna, to co się stało w końcówce pierwszej wojny światowej, pokazywało, że ta kolejna wojna już niekoniecznie musi być taka sama. Co prawda na początku II wojny światowej okazało się, że jakby Francuzi dalej przespali temat i większość państw jakby nie dostrzegła tego, że były pewne symptomy, które wskazywały, że ta kolejna wojna będzie już zupełnie inną wojną i należy się do niej przygotować, że to będzie wojna, bym powiedział, właśnie dużo, dużo szybsza, dużo sprawniejsza i to nie będzie wojna w okopach, tak? To już pierwsze symptomy tego nawet pierwsza wojna światowa pokazała, bo przypomnijmy, że Blitzkrieg pierwotnie, początek pierwszej wojny światowej właśnie to była doktryna Blitzkriegu, która oczywiście się nie powiodła, tak. Skończyło się to zamarciem w tych okopach, natomiast manewr jako taki pokazał w czasie pierwszej wojny światowej, że manewr to jest przyszłość pola bitwy. Rozwadowski doskonale to widział, postulował na początku lat 20. przypominam, Rozwadowski postulował stworzenie wojsk szybkich, zresztą on chyba jest autorem pojęcia w ogóle kawaleria, jeśli się nie mylę, może to jest nie do końca on, ale takie informacje znalazłem, natomiast Rozwadowski postulował na początku lat 20., żeby w Polsce stworzyć czteropułkowe brygady kawalerii, 10 brygad kawalerii, zwróćmy uwagę, że w okresie sanacji właśnie mniej więcej tak to w tym kierunku zmierzało, ale co najciekawsze, postulował stworzenie, powołanie, sformowanie batalionów pancernych. Lata 20., początek, Rozwadowski postuluje sformowanie batalionów pancernych. Jest to o tyle ciekawe, że nie udało mu się tego zrobić, tak? Nie było przyzwolenia na taki pomysł. Natomiast co ciekawe, faktycznie polskie wojska pancerne po odejściu Rozwadowskiego i po zamachu majowym rozwija się na nowo. Zaczęto je tworzyć tak naprawdę dopiero po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1937 roku. Dowództwo broni pancernych sensu stricte funkcjonowało dopiero od 1937 roku faktycznie jako broń pancerna. No jest to wręcz zastanawiające, tak? Przez te kilkanaście lat co się takiego działo? No, co się działo? Przede wszystkim wizja Piłsudskiego, który uważał tak, że my jeśli z kimkolwiek będziemy toczyć wojnę, to tylko i wyłącznie ze Związkiem Radzieckim i po co na tych rozległych bagnach tam poleskich nam wojska pancerne, tam tylko i wyłącznie kawaleria się sprawdzi. I tak to też wyglądało, że ta kawaleria, mimo tego, że przecież nie tylko Rozwadowski, bo chociażby generał Kutrzeba też pisał o tym poważne rozprawy w okresie międzywojennym, o przyszłości, też wskazując właśnie na to wszystko, bym powiedział, był takim odpowiednikiem trochę Guderiana w armii niemieckiej, generał Kutrzeba, jak będzie wyglądała ta przyszła wojna, to wszystko się sprawdziło, mimo to, że mimo takich głosów, no jednak no, ci ludzie nie mieli po prostu siły przebicia, i czy Rozwadowski, czy Kutrzeba, żeby te koncepcje były ich wdrażane. Piłsudski miał po prostu swoją wizję, oparcie się na kawalerii, wojna ze Związkiem Radzieckim, żadnego
tam wojny, żadnej wojny z Niemcami i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu skrzętnie było realizowane. No, tak samo jeśli chodzi o wywiad, tak? Postawienie, można powiedzieć, 90% całego, bym powiedział, na wschód wszystkiego polskiego wywiadu i dopiero w 1937 roku obudzenie się, jak to się mówi, z ręką w nocniku i przesterowanie, że a jednak są jednak Niemcy, które nam zagrażają, tak? Realnie, bardzo realnie nam zagrażają. Zresztą nawiasem, Polska majątek wpakowała w trust, straciła masę pieniędzy, dwójki poszło, naiwnie zostało utopione w operację trust, po prostu Sowieci. Polacy dali się złapać na ten haczyk. Najważniejsze osiągnięcie w okresie międzywojennym Rozwadowskiego przed jego aresztowaniem to są manewry wojskowe w 1925 roku. Wspominam o nich dlatego, że w czasie tych manewrów pasją do wojen, do manewru i do prowadzenia w taki energiczny sposób działań wojennych zapaliło się kilku wojskowych, jak chociażby Stanisław Sosabowski, właśnie Tadeusz Kutrzeba, i nawet takie określenie w armii funkcjonowało, że ta grupa oficerów byli trochę dziećmi takimi ideowymi właśnie Rozwadowskiego. Manewry te wojskowe w 1925 roku skutkowały takim sporym zainteresowaniem obserwatorów zagranicznych. Wtedy Polska jawiła się jako państwo, które podąża za światowymi trendami w świetny sposób, podąża za światowymi trendami w wojsku. No dokładnie tak. Zresztą Kleberg, jeszcze to mam, znalazłem. Między innymi Kleberg, właśnie też bardzo ciekawa postać. Franciszek Kleberg, prawda? Tak. Oficer, który znakomicie się... Który znakomicie w 1939 roku pokazał, że tak. Właśnie, że to, co zrobił pod Kockiem, tak. Że gdybyśmy mieli więcej takich tak myślących dowódców i takie zgrupowania właśnie, takie grupy, szybkie, właśnie to właściwie, no Kleberg właściwie wdrożył tą koncepcję Rozwadowskiego doskonale w 1939 roku, tak? Już było, że to się mówi późno, żeby to zmieniło losy wojny, ale to właśnie było to. Tak samo i Kutrzeba to, co zrobił w bitwie nad Bzurą, w terminologii niemieckiej określono jako bitwa pod Kutnem, co ciekawe, tak. W niemieckiej historiografii. To otwarcie i to, że udało się nawet wyzwolić część tych terenów, które już, tak jak Łowicz, przed którym przychodził z rąk do rąk, to pokazało, że było, tylko że to musiałoby być całkowicie zmieniona struktura i koncepcja. Natomiast to przewrót majowy jakby, no niestety, wszystko obrócił w perzynę. Dochodzimy do przewrotu majowego i mi się wydaje, że w całej karierze Rozwadowskiego to jest jedyny element, gdzie ja bym był w stanie znaleźć u niego taką ciemniejszą kartę, mianowicie, kiedy czytałem jakiś czas temu biografię Józefa Piłsudskiego autorstwa pana Garlickiego. Myślę, że Piłsudczycy tej pracy nie negują. Jest tam bardzo interesujący wątek dotyczący właśnie Rozwadowskiego, ale to można też w szeregu innych publikacji znaleźć te informacje, tylko ja się powołuję na pana Garlickiego, dlatego że on jest jeszcze tolerowany przez piłsudczykowskich propagandystów. I zarzucam Rozwadowskiemu to, że tego kluczowego 13 maja on się niejako zawahał i muszę powiedzieć, że w jego karierze raz taki moment znalazłem, takiego dużego zawahania, gdzie zawahał się i nie zaatakował w ciemno tych wojsk, nie wiedząc, czy tam są wojska, domyślając się, że mogą mieć przewagę, przy jednoczesnym bardzo zaniedbanej sprawie łączności. Rozwadowski nie zaatakował w kierunku Alei Jerozolimskich. To było tyle ważne, że pozwalało odzyskać ogromną płać miasta, tak? I moim zdaniem tutaj Rozwadowski w tej mierze zabrakło mu odwagi i tego optymizmu, z którego przez lata słynął. Znaczy, no tak, to chyba też o to też przede wszystkim chodzi, że jakiej części miasta, tak? Tej newralgicznej, tej takiej, która psychologicznie oddziaływała. Południowa część od Alei Jerozolimskich, tak, ze strony Mokotowa chodziło o natarcie, a nie było łączności, no i Rozwadowski się zawahał, mimo tego, że mógł spokojnie zaatakować niewielkimi siłami, bał się, że tam są większe siły zamachowców. No cóż, być może jest tak, że nikt, jak to się mówi, nikt nie jest idealny. I to był ten moment jedyny, kiedy Rozwadowski był, powiedzmy, mniej może idealny i też trzeba mu znaleźć też zrozumienie dla takich decyzji. Być może też obawiał się strat, jednak to była wojna domowa. Wojna domowa, bratobójcza i sam fakt, że do takiej sytuacji doszło, tak, był rzeczą tragiczną w historii Polski, chociaż na przykład ten Piłsudski bagatelizował to w rozmowie właśnie z tym Wojkowem, o którym wspominałem, mówił, że no tak, my mieliśmy taką małą rokosz, mówi tam 200 osób, ale co to jest, mówi 200 osób, to tam mówi 200 osób, to jest, mówi, chwila na wojnie, to by zginęli, mówi ten, także on w ogóle z Wojkowem sobie dyskutował w ogóle i mówi, że Wojkow nawet chciał rozmawiać z nim po francusku, a Piłsudski, który rzekomo tak nie lubi Rosjan, mówi, ale po co potem po francusku? Mówi, przecież ja do Wilna, do szkoły, mówi, chodziłem rosyjski, bardzo dobrze znam, także mówi, możemy porozmawiać po rosyjsku, więc to też taka ciekawostka. Arku, będziemy zmierzać do końca tej historii o generale Rozwadowskim. Czasu wyszło dużo więcej, nie wiem, kiedy ten czas upłynął, ale tak. Myślę, że poruszyliśmy wiele istotnych punktów z jego życia. Ktoś, kto będzie oglądał ten program, będzie miał taki wyciąg, destylację
sztylet, jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, z biografii generała Rozwadowskiego. Zatem zmierzajmy do końca. No i oczywiście zakończenie jest dramatyczne, bo generał Rozwadowski został bardzo szybko po zamachu, gdzie oczywiście jako legitymista wystąpił po stronie rządu, aresztowany. Kulturalnie zdał dowództwo, przekazał, co jest ciekawe, i został wsadzony do więzienia. Był więziony w Wilnie na Antokolu, ale co tu jest interesującego, to, że nie było podstaw faktycznie w pewnym momencie, żeby go przetrzymywać w tym więzieniu. Doszło nawet do sytuacji, że że ja tu nawet znalazłem informację. Wojskowy Sąd Okręgowy stwierdził, że nie ma jakichkolwiek podstaw, by generała Rozwadowskiego więzić. I Józef Piłsudski był podstawiony trochę pod ścianą, no bo nie wiedział, co tutaj... Co z nim zrobić. No bo on czuł tą presję społeczną. Historia Józefa Piłsudskiego pokazała, że on się bardzo bał opinii społecznej. Bardzo, bardzo się tego bał. No i wtedy pojawiła się sprawa afer, tak? Zaczęto rozdmuchiwać afery. Zresztą tych generałów, którzy mieli te rozdmuchane afery, których nie potwierdzono, nawiasem mówiąc, było więcej. Jaźwiński, Malczewski, tam były sprawy, na przykład Wojskowy Instytut Geograficzny, że jakieś malwersacje, przekręty. Rozwadowskiemu, z tego co pamiętam, zarzucono przekręty w jakiejś spółdzielni mieszkaniowej. Proszę Państwa, generałowi Rozwadowskiemu, który przeznaczył 60 tysięcy koron, założył fundację, tak? Zarzucony, że robił przekręty na spółdzielni mieszkaniowej, tak? Tam też była afera minowa, admirał Porębski, kilka osób na tym ucierpiało i generał Rozwadowski właśnie padł ofiarą takiej intrygi, tak? Że znaleziono mu te zarzuty. Ostatecznie został wypuszczony na wolność został wypuszczony na wolność z tego, co znalazłem także w maju, tak? Także w maju, zatem ten miesiąc maj jest w przypadku Rozwadowskiego dlatego tak istotny, w bardzo złym stanie zdrowia. No właśnie, i tutaj zaczynają się teorie spiskowe. Może słów kilka na ten temat. No cóż, no teorie spiskowe, no ta główna mówi o tym, że to, że zmarł, tak, i to w jakim stanie wyszedł z tego więzienia, to chociażby przyczyną tego tak było to, że na ścianach tak dodano do farby trucizny, tak, która spowodowała, że jakby no ułatwiło to, bo chodziło o taką śmierć, nie taką nagłą, gwałtowną, która by mogła wskazywać na sprawców, na morderstwo, tylko na powolny, na powolny proces jakby osłabiania jego sił wewnętrznych, który mógłby wskazywać na to, że zmarł po prostu śmiercią naturalną, no niestety na skutek, prawda, ja już trochę miał swoje lata, przeżył, prawda, wojnę, te wszystkie doświadczenia i tak dalej, no być może to wszystko zebrało się do kupy i po prostu zmarł w sposób naturalny. Też wątki z tą kanapką, ja dodam jeszcze tylko, że poza tymi, bo to są poszlaki, natomiast bardzo istotne jest też to, że i to jest potwierdzone stuprocentowo, że w miejscu, gdzie on przebywał, no tak, był chłód, nie było ogrzewania, warunki były skrajnie podłe, złe, podłe, wilgoć, ambulatorium nawet z tego, co znalazłem, było zamknięte, więc nawet gdy był chory, no to zanim jakiś tam lekarz przyjechał z miasta, czy też z jednostki, z garnizonu, no to przecież zajmowało czas. Warunki podłe, tak skrajne, że wręcz ludzie, tak samo jak w przypadku Lwowa, odsieczy Lwowa, ludzie się bulwersowali na to, jak się tego Rozwadowskiego traktuje. Jak się porówna, w jaki sposób na Cytadeli tutaj w Warszawie był więziony Piłsudski czy Dmowski przez Rosjan, no to o niebo lepszych warunkach byli więzieni i Dmowski, i Piłsudski przez Rosjan, niż był polski generał, wybitny polski generał więziony przez Polaków, tak? To jest w ogóle, to było pomstę do nieba. Ostatnia rzecz, testament Rozwadowskiego. Też trzeba o tym wspomnieć, zanim już przejdziemy do samego zgonu. Testament Rozwadowskiego to jest ostatnie pismo, którego jest jego autorstwo, jeśli można tak powiedzieć, takie dotyczące właśnie zagadnień wojskowych. Rozwadowski napisał to już, jest to datowane na 28 rok, zatem rok jego śmierci. No i Rozwadowski, ja może podam tytuł, Problem ofensywnej obrony państwa. Mówi się na to Testament Rozwadowskiego, ponieważ on tam wskazywał szereg swoich przewidywań także pod względem funkcjonowania armii jako takiej, tak? No chyba nie zrobiono z tego dokumentu użytku. Powiem szczerze, ja akurat nie znam tego dokumentu, nie będę się odnosił. W sensie to nie jest dokument, tylko jego zapiski, jakby pamiętnik. Nie znam treści. Do znalezienia w internecie, jeśli Państwo poszukacie dobrze, to da się odnaleźć. Bardzo ciekawa lektura. Na zakończenie dodam tylko, że kiedy generał Rozwadowski zmarł, jego rodzina starała się o przeprowadzenie sekcji zwłok. Można domniemywać, że są to teorie spiskowe, że go otruto, tak? Natomiast fakt jest taki, że rodzina, która domagała się przeprowadzenia sekcji zwłok, nie zaznała satysfakcji, to znaczy nie dopuszczono do tej sekcji zwłok. Myślę, że to jest bardzo ciekawe podsumowanie tych wszystkich teorii spiskowych. Tak, znaczy oczywiście można byłoby posądzać, prawda,
tutaj o złą wolę obóz sanacyjny, ale to, że tak się to stało, że w ogóle skąd tak. się wzięły te podejrzenia? Gdyby nie to, co się zdało z innymi oficerami, ale też i z działaczami tak. społecznymi, politycznymi tak. i tak dalej w Polsce, ze rządów sanacyjnych, to my nie mielibyśmy podstaw ku temu, żeby sądzić, że został otruty i że w ogóle w jakikolwiek sposób mu zaszkodzono. Ale jeśli się weźmie pod uwagę to, co stało się z innymi wybitnymi postaciami, które miały odwagę się narazić sanacji i zbierzemy to w jedną całość, no to niestety to stąd się bierze nasz znak zapytania. Nie tylko z chęci tego, że nie wiem, jesteśmy negatywnie nastawieni do Piłsudczyzny jako takiej, do sanacji jako takiej i na siłę staramy się jeszcze wpakować ich w jeden, jak to się mówi, kanał i coś im tutaj przypisać, za co nie są odpowiedzialni. Tylko to się po prostu łączy w jedną pewną całość. To stało się z Zagórskim, z Dołęgą Mostowiczem chociażby, tak? W jaki sposób sanacja potrafiła wywierać presję na tych ludzi, którzy byli niepokorni. O. Na zakończenie ja chciałem zaapelować do Państwa o to, żebyście pamiętali o generale Rozwadowskim i wspomnieć smutną historię losu jego zwłok po śmierci. Bo pochowany został, też jakże piękna i chlubna jest to sprawa, że pochowano go wśród Orląt lwowskich, na cmentarzu lwowskich Orląt, na Łyczakowie. Co jest... Na Łyczakowie, dobrze mówię, tak? Tak, tak, tak. Na Łyczakowie. Na cmentarzu Łyczakowskim, tak się mówi. Co jest takie znamienne, że w przypadku takich dowódców naprawdę zasłużonych, którzy imponowali swoim kunsztem dowódczym, jak generał Maczek, jak chyba Anders leży na Monte Cassino, czy mi się wydaje? Tak, tak. Jak generał Piskor w 1939 roku, też pochowany wśród swoich żołnierzy w Tomaszowie, bo dowodził w jednej z ostatnich bitew w kampanii, tak zwanej kampanii wrześniowej, no to pokazuje, że Rozwadowski też się wpisuje jakoś w tą grupę oficerów, którzy utożsamiali się do śmierci i chcieli leżeć ze swoimi żołnierzami. Jest to piękne, ale smutna rzecz jest taka, że nie wiemy, gdzie są zwłoki, gdzie są szczątki. Po dziś dzień, tak. Po dziś dzień, ponieważ w czasie wojny ta trumna była przenoszona, zabierano ją i ostatecznie do dziś nie wiemy, gdzie te zwłoki są. Natomiast jeśli mówimy o pamięci, to ja bym dodał jeszcze a propos tych Gorlic, że chciałbym Państwu polecić muzeum w Gorlicach, bo to jest chyba dzisiaj jedyne takie miejsce, gdzie tak naprawdę najpełniej jest generał Rozwadowski upamiętniony, bo to właśnie i to w ogóle całe w ogóle pokazuje to obraz i skalę w ogóle zaciętość tych walk w ogóle w okolicach Gorlic w tym muzeum, ale również właśnie jest upamiętniony właśnie Rozwadowski i ta jego właśnie nawała artyleryjska, te elementy, które się składały na ten jego kunszt i wielkość i wyjątkowość są w muzeum niewielkim, ale kameralne muzeum, ale bardzo, bardzo fajnie wyeksponowane muzeum. Jak będziecie Państwo w tych okolicach, to polecam. Same Gorlice, jak i okolice, żeby to obrazuje dopiero skalę w ogóle walk, jakie tam miały miejsce, bo Gorlice były tak ostrzelane, że praktycznie spłonęły i były kompletnie zniszczone, więc tak jak mówię, te odwiedzenie tych stron pokazuje właśnie, jakie to było wyjątkowe miejsce na mapie, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, że takie ciężkie... Bitwa, tak, że nie tylko te ciężkie walki, tak jak zawsze oglądamy filmy dokumentalne, to tylko zachód Europy i tam pogranicze niemiecko-francuskie, ale tutaj również na wschodzie do takich zaciętych, krwawych bitew dochodziło. Ogromna bitwa, przypomnę, łącznie 2 miliony po obydwu stronach, 2 miliony strat zsumowanych, tak, rannych, zaginionych i zmarłych. Tyle, proszę Państwa, na temat generała Rozwadowskiego. Myślę, że z Arkadiuszem będziemy poruszać tematy kolejnych postaci, które też są w jakiś tam sposób, brakuje tej... Tak, a godne upamiętnienie na pewno i godne, że tak powiem, które mogą być takimi wzorami postępowania w ogóle w naszym życiu, tego, żeby o te swoje wartości walczyć, żeby się nie poddawać, nie zrażać. Nawet jeśli te przeciwności losu, że tak powiem, są dla nas trudne i srogie, to że warto po prostu być patriotą, warto dbać i pamiętać o pewne wartości, które są nam bliskie. Nie tylko krytykować na przykład Józefa Piłsudskiego, ale dawać coś w zamian. Tak, tak. Program negatywny to właśnie był program Józefa Piłsudskiego. Dokładnie, pokazywać te pozytywne strony. Tak, dokładnie. Zatem to jest element naszego programu pozytywnego. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z Arkadiuszem Miksą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. O generale Tadeuszu Rozwadowskim, 20 rok, okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej. Myślę, że to jest ważny temat, aby właśnie o generale Rozwadowskim w tym roku pamiętać, reklamować tą postać wśród swoich znajomych, najbliższych, rodziny, tak żeby ten niesamowity człowiek, który został wymazany w dużej mierze w okresie międzywojennym, wrócił na to miejsce, które jest, myślę, że naszym zdaniem jest mu należne po prostu. Oczywiście, prawda? Że tak.
Cóż, dziękuję Państwu za wysłuchanie tej rozmowy, tego programu historycznego. Zapraszam Państwa na kolejne programy historyczne w mediach narodowych. Niepoprawne programy, jak mieliście tutaj Państwo okazję chociażby zobaczyć. Tutaj Józef Piłsudski na nas spogląda, w zasadzie z tej strony na nas spogląda. I tutaj jest z nami, także dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.